Cześć, witajcie w FIFA Mobile. Odbiorę sobie dzisiaj piłkarza z Bolu, czyli eventu, który kończy się za 3 dni. Spytać pewnie, jaki event będzie kolejny, bo już widziałem takie pytania. Tam coś czytałem, że podobno ma być jakiś La Liga Rivals czy Bundesliga Rivals, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie. Zobaczymy. Okaże się za 3 dni pewnie. Jak się skończy Carnival będzie pewnie nowy event, bo tak to już jest w tej edycji, że, że zawsze jak się kończy jeden event to się zaczyna drugi. A więc tak, kogo bym mógł odebrać z Carnibalu? Mógłbym odebrać tą ikonę eventową, bo mnie stać na to. Jest to Barnes, oczywiście piłkarz z Liverpoolu, ale jest na pozycji LM. Jakby był na LW, na lewym skrzydle to bym go wziął do składu i to z pocałowaniem ręki ale na LM nie gram, także nie jest mi on potrzebny no i dlatego myślę najlepszą opcją też taką opcją na zarobienie pieniędzy dla was to mówię jak komuś brakuje pieniędzy jest odebranie grając free to play tego to piłkarza Gigi Donnarumma na bramce można na nim trochę zarobić aczkolwiek ja na to nie patrzę, bo on zaraz wląduje do mojego składziku. Także tutaj te sobie maski będę odbierał. Te nagrody, jakieś tam końsy, śmieszne XP-ki w sumie 10 skillboostów. Wow, mogliby. Ze 100 kild boostów chociaż dać, a nie 10, bo to trochę śmiesznie na, na ten poziom gry. Jak już FIFA Mobile trwa ta edycja, chyba pół roku, jak się nie mylę. No, także te nagrody sobie tutaj sklejmuję. Na drodze, oczywiście, do. Dziego. Był też taki plan, żeby odebrać Donnarumę szybko. Ale mi się akurat szybko nie udało odebrać go, bo nie miałem tyle masek przygotowane. Także musiałem i tak te skilgamy dzisiaj znowu męczyć, żeby mi nie było na tego Donnarumę stać. No, i taki był plan, żeby go odebrać szybko, spróbować go sprzedać, ale jak zobaczycie na markecie, to on tak już w ogóle osiągnął taką cenę, że nie ma sensu go sprzedawać. Tylko od razu sobie go tutaj wcisnę za zanojera do mojej drużyny. Także doszedłem tutaj, żebym dalej czasem nie szedł, tylko teraz na dół. Ile pół miliona końców? No, chociaż tyle. Jeszcze coś. XP no i akurat będzie mnie stać 2,5 tysiąca, chyba tak. Na dziego Także już jest odebrany. Update team mogę dać. Ale to zaraz przejdę właśnie do tego mojej drużyny. No pokażę wam na markecie ceny Donnarummy No tu po 14 milionów on chodzi Poczekajcie zrefreszuję no Po 14 milionów on się sprzedaje to Jakbym go wystawił za 14 milionów to Pewnie by się sprzedał ale po co jak I tak bym go odkupił Teraz będzie już tylko droższy myślę także Nie ma sensu go sprzedawać Tylko sobie go dam do składu Tak BTW nie mówiąc na temat mojego składu, to dzisiaj pojedynek na szczycie jest polski: Polish Fighters, moja, moja liga kontra nos nosacze. Także tutaj serdecznie pozdrawiam Mariuszka i inne osoby w lidze nosacze. Wyrównany pojedynek, także zobaczymy, kto wygra. Kto jest lepszy? Niech wygra lepszy. Także tutaj też pozdrawiam kocury oraz VIPy, bo pewnie będą chcieli na nas robić polowania, jak to jest w zwyczaju. To oczywiście nie jest mój główny skład, to jest główny mój skład: 140, chyba dosyć sporo. Sam to muszę przyznać, że jest sporo, bo nie spodziewałem się, że, że tutaj tyle wyskoczy. No, Noiera sobie damy do drużyny. To znaczy, Noiera do Narume. No, zgrani jest, także spoko nawet. Rankapy mu przepalimy tylko Noiera oczywiście musimy tutaj wyjąć ze składu. Tutaj dobra jest. Rank transfer No i Neuer już mi nie będzie potrzebny Donnarumma. Kurde, no nie wiem czy jest dobry. Tam większość osób pewnie Donnarumma jutro dopiero będzie odbierać. Także jak chcecie sprawdzić, czy, czy jest Donnarumma dobry, czy nie, to możecie na mnie zagrać mecz jakiś albo na kogokolwiek kto ma Donnarumma w składzie. No, 140 nadal jest tutaj, się nic nie zmieniło. Szenojera trzeba sprzedać, co nie? Bo na co on mi jest potrzebny? Kurde, nie wiem po ile Nojer. Pewnie z 8 milionów teraz chodzi. Jak ludzie teraz do, na Rumę odebrali, to wszyscy będą Nojera sprzedawać. Tak mi się zdaje. No, zgadłem. 8 700 chodzi noer. No, ja go nie ulepszałem, także mogę go sprzedać 8,5. Dobra, wiecie co? Wystawimy tego Neuera za 8, 8,5, 8400. Myślę, że się powinien sprzedać. Także 8 milionów zawsze na konto wpadnie. Dobre i to. No, także moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Jak się karnibal skończy, czekamy na nowy event. Nie wiem, jaki będzie. Dowiemy się w tym tygodniu, pewnie. No i w tym tygodniu, bo już niedługo, w środę, jak mi pamięć nie myli nowy turniej o Potema. i tam pewnie niektórzy myśleli, że Messi będzie teraz Potememem za, za miesiąc luty. Tak nie będzie, ponieważ EA ogłosiło już niedawno, że nowym potem będzie silny obrońca z możliwością wybrania podania. Lutowy potem odegrał ważną rolę, pomagając swojej drużynie utrzymać ambicje związane z tytułem. Kto to jest? Według mnie tym obrońcą lutowym potem będzie Portugalczyk z Manchesteru City, Ruben Dias. Tak jest mój typ. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Zobaczymy już w środę, czy, czy tak będzie rzeczywiście. Także do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć!